Szyja jak szyja gruba, ale dróg oddechowych, pazury są dróg szerokie. oddechowych mogą, Sprawa może być piwiaka. Też Sprawa sprzyjać piwiaka. temu alkohol, bo on rozluźnia napięcie mięśni, palenie papierosów też rozluźnia, ale to nie są czynniki, które wyzwalają, Skakuje tylko mogą oko pres. nasilać te objawy. Skakuje przyjmowanie sprawa leków dziadowska. uspokajających, nasennych. Sprawa piwiaka, nie mogą tylko być trolling. też czynniki, Jest mogą być on także szefem specgrupy do spraw tarczycy. niepokornych sędziów. Może być akrobacja. Wiceminister Sprawiedliwości Łukasz Piebiak stoi za zorganizowaniem akcji też. mającej kompromis dziadostwo. Twoje oko. Te objawy, które występują u pacjentów, stoi można za zorganizowaniem akcji mającej kompromitować sędziów, podał Onet. Miał się objawy, posługiwać trollingiem, korzystając z pomocy internetowej hejterki związanej z PiS. A to wszystko nieprawda. Zobacz. Przypominamy, news oko. I to oko tutaj się wtycza. Przypominamy news oko press z września 2018. Piebiak stanął na czele specgrupy, która zajmuje się dyscyplinarkami dla niepokornych sędziów. Piszemy bez przerwy, bez reklam. Aha, ale reklama oko się wpieprza. Pisz jakie kłamstwa. Piszemy bez przerwy, bez reklam, bez opłat za teksty. Miło, prawda? Wesprzyj nas, a ci zaraz wesprę, żebraczko. Specgrupę powołano zarządzeniem ministra z 10 września 2018 roku. Opublikowano je w piątek 14 września. Zarządzenie dotyczy powołania zespołu do spraw czynności ministra sprawiedliwości podejmowanych w postępowaniach dyscyplinarnych sędziów i asesorów sądowych. Z zarządzenia wynika, że zadaniem specgrupy do spraw dyscyplinarek jest wykonywanie analiz i przedstawianie ministrowi sprawiedliwości i rekomendacji w zakresie uprawnień ministra w postępowaniach dyscyplinarnych sędziów i asesorów, które reguluje ustawa o ustroju sądów powszechnych. Czyli widzicie Państwo, to wszystko jest nieprawda. Podał się do dymisji, tak, żeby dziady nie mataczyły, nie kręciły, nie sterczały nad jednym i tym samym człowiekiem. Na czele zespołu stoi wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak, który jest kadrowym w sądach i pomaga Ziobrze przejmować nad nim kontrolę. Piebiak, który ma zajmować się teraz, jak oni tutaj, wiesz, usprawiedliwiają te komorniczki, te dziadówy żydowskie, które współpracują z tymi sędziami, którzy tutaj mieli być ukarani. Będziemy nazwiska wymieniać i imiona. Żona przyprowadza męża. Że przygadał kocioł garnkowi, żeby odwracać uwagę od siebie. Są bardzo różne nasilenie. Najczęściej